tak by wyglądał, słuchajcie, mój pokój, moja sypialnia, moje królestwo. Po prostu nie chce mi się wychodzić z tego pokoju. Chce mi się do niego wracać i nie chce mi się z niego wychodzić. Kompletnie. Także, no wiadomo, tu zniknie jeszcze, tam jest jeszcze ta cała jedna siata taka na wyprzedaż. Zrobimy sobie maseczkę, czekajcie, ja właśnie sobie zrobię maseczkę na twarz. I za chwilę odezwę się właśnie do Was na Instagramie, dlatego że właśnie jeszcze no, zalegam Wam z pokazaniem tych rzeczy. Też zrobimy sobie test suszarki, ale ja przed pracą niestety głowy nie myję, tylko wieczorem, a wczoraj po prostu nie miałam już sił. Także być może dzisiaj, ale dzisiaj kończę bardzo późno, więc nie wiem, czy dzisiaj coś byśmy zrobili. Zobaczymy, wszystko mi się odwleka, słuchajcie, bo nie dość, że mam już dla Was zapasy, a na siłę nie chcę niczego nagrywać, więc czekam, aż po prostu się trochę rozluźnią te filmy. Maska w płachcie, no mam nadzieję, że będzie fajna, jest bardzo mocno nawilżona, bardzo, bardzo mocno nasączona. Czekajcie, bo próbuję się do niej dokopać oczywiście, gdzie tutaj jest, gdzie tu która strona, słuchajcie. Zobaczymy, jak się spisze. No to, że jest fajnie nawilżona, to akurat plusik. Tylko czekajcie, gdzie tu są oczy, gdzie tu nos. Dobra, mamy to. Nałożymy sobie maseczkę. Będziemy sobie robić oczywiście takie, wiecie, na vlogach takie normalne, przyziemne rzeczy. O Jezu, jaka ten, jaka zimna. Zimna, ja już byłam tak zagrzana, Wam powiem. Za chwilę właśnie będę przygotowywać sobie mundurek, słuchajcie, do pracy. Dziwnie mi się teraz tak idzie, ale też z jednej strony super mi się idzie do pracy, bo już mam swój wymarzony pokój, ale przez to, że mam swój wymarzony pokój i wciąż w nim coś do zrobienia, to jeszcze by mi się chciało trochę zostać w nim dłużej i coś porobić. No ale chciałam też odespać, poszłam dość późno troszeczkę spać, przyznam Wam szczerze, ale zimna, chłodząca i bardzo mokra, ale to chyba dobrze, co? Dajcie znać, czy używacie tych masek. Ja wiem, że to są maski, których ambasadorką teraz jest właśnie Dane. Także nasza Deinka, Maritka. Bardzo lubię zresztą, bardzo uwielbiam po prostu ich kanał. Bardzo ich lubię, bardzo ich sobie cenię. I naprawdę spoko, spoko po prostu para, spoko ludzie. Naprawdę bardzo lubię ich oglądać i jeżeli kogoś faktycznie mam tak oglądać z przyjemnością, to z żadnych beauty, właśnie po żadnych beauty nie sięgam, tylko jeśli już, to właśnie ich, bo wiem, że to będzie takie odstresowanie i taki relaksik. Bardzo lubię ich vlogi, bardzo dużo się można dowiedzieć, bardzo dużo się dzieje. No wiadomo, że pomijam te takie jakieś tam vlogi z sesjami, tam przewijam i tak dalej, bo tak naprawdę mnie to po prostu nie interesuje, ale tam, gdzie pogadowują, tam, gdzie, wiecie, coś pokazują, jak zwiedzają, to jak najbardziej tak, bo człowiek żądny jest takich, wiecie, takich ciekawostek, na które sami sobie nie możemy pozwolić, a ktoś, dzięki komuś po prostu możemy sobie spełnić jakieś nasze takie, wiecie, malutkie marzenia, dlatego że możemy się razem z nimi przenieść w te piękne miejsca i sobie popodziwiać po prostu chociażby przez ekran. No, teraz tak będę pięknie wyglądać, słuchajcie, bardzo mokra jest ta maska. Za chwilę przygotuję sobie mundurek. Nie będę Was straszyć już na Instagramie, więc odczekać muszę sobie, ile tutaj trzeba odczekać, 10-15 czy trochę więcej. 15 minut, zdjąć maskę i delikatnie, słuchajcie, wklepać tą esencję. Taka maseczka w płachcie, mam ich tu kilka. Najgorsze było to, że słuchajcie, wzięłam to opakowanie i tak czytam tu z każdej strony. Wiecie, że tutaj ja nie widzę, no nie widzę, po prostu nie widzę, ile tu jest w środku maseczek. Dobra, teraz zobaczyłam. Serio? Słuchajcie, w sklepie stałam, jeszcze pokazałam Oliwii, mówię, weź mi pokaż, znajdź mi, ile tu jest w środku po prostu sztuk. Tu nigdzie nie było, tu nigdzie nie ma, tu nigdzie nie ma, tu nigdzie nie ma. Tu zaczęłam tak przeglądać mniej więcej po trosze, a tu faktycznie jest. Jest na samym dole, słuchajcie, ja też się spieszyłam, no chyba może dlatego. Pojemność 20 gram, czyli 10 sztuk maseczek. 10 sztuk maseczek za 5,99 w TK Maxie. Polecam serdecznie. Maska, słuchajcie, na twarz nawilżająca, rewitalizująca, słuchajcie, zawsze, zawsze wskazana. Także co, ja będę spadać, posiedzę sobie z maseczką, idę może obejrzeć coś w TV. Przygotuję sobie w międzyczasie, słuchajcie, mundurek.
No i jak zdejmę maseczkę, to przyjdę już do Was, ale na Instagrama i pokażę Wam resztę tych rzeczy. A Was proszę o komentarze, cały czas jeszcze propozycji, słuchajcie, tematów do naszych rozmów, które już bardzo, bardzo, bardzo soon będą na kanale, dlatego że ja już troszeczkę jakby jedną nogą wychodzę już. Teraz, jeżeli chodzi o mieszkanie, to już będą tylko dodatki. Więc co tydzień będę chciała jakiś mebelek, jakiś dodatek. Też zostałam, słuchajcie, zmieszana z błotem, jeżeli chodzi o Gracjana biurko. Zamówiłam mu biurko 15-16. Biurko nie doszło, dopiero zwrócili mi pieniążki. I słuchajcie, no, jak biurka nie było, tak biurka nie ma. A w miejsce tego później, w następnej kolejności, zanim zwrócili mi pieniążki, no to właśnie zamówiłam łóżko, więc i te dwie rolety takie, w sensie te żaluzje, te papierowe. Więc czekam jeszcze na te żaluzje papierowe. I teraz w tą sobotę będę zamawiać kolejny raz biurko, już od innego sprzedawcy, inne biurko. Więc jeszcze dojdzie Gracjanowi biurko. No i do Oliwii pokoju właśnie jeszcze coś też będę chciała. Do siebie jeszcze tą pufkę, także myślę, że po tej teraz wypłacie, po weekendzie, troszeczkę jakby dokupię takich pierdółkowatych rzeczy. Na pewno będę chciała jakąś pościel. Pościel być może sobie zamówię online, jeszcze nie wiem, zobaczę. Na pewno jakaś zasłonka. Zastanawiałam się, czy nie pasowałaby mi tutaj jakaś w kolorze pudrowego różu. Taka zasłona. Nie chcę firanki, chcę zasłonkę. Dlatego, że jeżeli będę chciała sobie odsłonić i mieć światło, to po prostu sobie odsłonię, uchylę troszeczkę albo zwinę ją tak w środku. Natomiast bardziej potrzebuję mieć tutaj zasłonięte wszystko, żeby mi nic nie prześwitywało, żeby nikt mi nie zaglądał. Więc to na pewno to. No i będę chciała tą komódkę, także no wiadomo, no tutaj dziś 3 dychy, tu 4 dychy, tu 3 dychy, tu 5 dych, no i wiadomo, że zbyt wiele sobie jednej wypłaty nie będę mogła poświęcić, no ale zawsze to coś, także tak jak mówię, no mam w zanadrzu teraz właśnie w planach na pewno biurko do Gracka, do pokoju, na pewno, jeszcze też myślałam o takim, słuchajcie, takie kwadratowe coś, takie to się stawia na ścianę, to jest jakby jak półeczki i tam można właśnie wsadzać sobie te takie, jak mam tu w tym, te takie papierowe pudełka jakby, wiecie na pewno o co mi chodzi i tam można sobie czynić zabawki. Więc oczywiście takim jeszcze myślałam do niego na ścianę, ale to najpierw poczekamy jak przyjdzie biurko, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tym razem rozmyślam o biurku takim narożnym, w sensie żeby wróg pokoju sobie mógł postawić i na nim telewizor. Także taki mam plan. Na pewno jeden Chromecast, bo potrzebuje Gracjan, Oliwia podłączyła się pod PS. Więc biurko to będzie pierwszy mebel, zasłona, tutaj pufa i komódka. I to będzie chyba prawie mój pokój, że tak powiem, skończony. Tak mi się wydaje. Ta pufka mi tutaj tak fajnie dopełni ten pokój, bo jest bardzo jasna ściana, tu wejdzie pufka srebrna i będzie naprawdę, naprawdę pięknie. No, także co? Ja już chyba widzę, że trzymam z 8 minut tą maskę, więc jeszcze chwilę. Ile tam było? Miałam 10-15. Także jeszcze chwilkę idę, to zaniosę. Może zrobię jeszcze sobie jedną kawę, ściągnę maskę, przygotuję sobie mundurek i się do Was odezwę. Także buziaki dla Was. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ziewuś na dzień dobry musi być. Słuchajcie, ja wstaję. Miałam nie wstawać, miałam jeszcze sobie poleżeć, ale wstaję, wstaję, bo trzeba mieć motywację, wiecie, bo to trzeba wziąć byka za rogi, coś tam za jaja. No. Wstaję, gdyż muszę napić się kawy. To po pierwsze, mamy dzisiaj dzień tygodnia, słuchajcie. Piątek, co dla niektórych tygodnia koniec i początek, a dla mnie niestety pracowicie, pracowicie cały weekend. Także dla mnie weekend to się zaczyna poniedziałek, wtorek, środa. I to nie w tym tygodniu, nie w tym przypadku, gdyż we wtorek też idę do pracy. Idę we wtorek właśnie za Beatkę. Także praktycznie nie będę miała 3 dni wolnego, tylko dwa. Poniedziałek i środę. Dobrze Wam mówię? Dobrze chyba. No i co? Ja wstaję, bo mam mały cel. Bardzo chciałabym zajść do Homebergensa po dwie rzeczy. Mam nadzieję, że mi się uda, bo jeżeli by mi się to udało zrobić w miarę szybko, to zdążyłabym jeszcze ogarnąć parę rzeczy sobie przed pracą.
A jak nie, to chociażby bym to kupiła, a ogarnęła to do końca jutro, też przed pracą. Mianowicie mówię tutaj o tej takiej komódce, co wam tu mówiłam, że tu, w ten róg, o tu właśnie będę chciała wstawić, a jest to komódka dokładnie o taka, od tego tutaj kompletu, tylko że taka węższa i wysoka, chyba na 5 tych szuflad bodajże. A druga rzecz to jest ta taka pufka, o której wam też mówiłam, i ona jest ona szara, i tam chcę ją w róg i mieć tam bieliznę włos. No, więc taki mam cel, no więc trzeba się zbierać. Życzę wam przyjemnego dzionka i idziemy na kawę. No i hejo, robaczki, odzywam się do Was ponownie. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze widać. Nagrywam stąd, gdyż szybciutko też robię coś na obiad. Miałam gości. Od rana wpadła do mnie, wpadła Karolcia, więc teraz mam dopiero chwilę i niestety wybiło mnie to trochę z rytmu, ale pokażę Wam, co zakupiłam dzisiaj właśnie w Humbergansie. Kolejna rzecz na buty. Będzie stało to obok tego, co już mam, i takie dwa mi w zupełności wystarczą. Słuchajcie, to jest świetne rozwiązanie, jeżeli chcecie mieć białe, pomalować, wystarczy na biało. Kosztowało to 3 funty, także naprawdę super sprawa. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest ta cała taka pufka, o której ja Wam mówiłam. Może to troszeczkę będzie odbiegać szarością, ale powinno być ok. No i właśnie z Wami sobie ją otworzę. Muszę pilnować, bo makaron stawiłam. Zaraz też mam wrócić Oli, a ja później idę do pracy, słuchajcie, dlatego kurczę, tak troszkę mi uciekło czasu, ale cieszę się, że dziewczyny wpadły. Z Karolcią nie zdążyłyśmy, co prawda, pogadać, ale nagadamy się jutro przy wyjściu. Dobra, czekajcie, już otworzę to z Wami, zaraz Wam wszystko pokażę. No i ja bym chciała w tym będę chciała mieć, słuchajcie, może biżuterię, nie, bieliznę. Tak to wygląda. Bardzo proszę, z bliska Wam pokażę. Dostaniecie to w Humbergansie za 17,99. Nie mało, nie dużo, ale to praktycznie jest jako mebel, no słuchajcie, także fajna rzecz na przechowanie, czy też dokumentów, jest to tak porządnie wykonane, naprawdę porządnie, i jest to spore, no zobaczcie, to jest naprawdę spore. Więc raz, że służy Wam do zapakowania sobie sporej ilości rzeczy, uwierzcie mi. Plus oczywiście jeszcze służy jako siedzenie. Także naprawdę super. Ja kiedyś miałam coś bardzo podobnego w Anglii, jeszcze na tamtym mieszkaniu. Tylko czekajcie, bo chcę to dobrze nałożyć. Nie chcę tutaj żadnych odstałości. Wiecie, o co chodzi? Dobra, mniej więcej. Zaraz Wam pokażę, jak postawię na ziemi. Tak to wygląda. Nie wiem, czy tu nie powinno być takie coś. Teraz sprawdzę jeszcze, czy nie ma w środku takiego czegoś, co wyrównuje. Czy tu jest coś, czy tu nie? Jest! Jest, właśnie tego. To go szukałam właśnie, to co prostuje ten dół. No i teraz zakładamy górę. Super, powiem Wam, że ekstra. I co ja zrobiłam? Pokażę Wam oczywiście to. Okidoki, zdjęłam statyw. Tak to wygląda. Także naprawdę super. Okidoki, lecimy dalej. Ustawiam z powrotem statyw. I teraz jeszcze otworzymy sobie, tylko gdzie ja położyłam nożyczki. Nożyczki mam. Mam nożyczki i kupiłam ten mebelek, o którym Wam mówię. I to jest coś takiego. O, taką wygląda. No i postaram się z Wami to właśnie już teraz otworzyć, złożyć, ale też muszę pilnować, słuchajcie, cały makaron. Więc zaraz polecę zobaczyć. Czekajcie, biorę ten. Ała, zaraz sobie krzywdę zrobię standardowo. Bo jak się przecież człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy, prawda? Święte to są słowa, słuchajcie. Dobra, kładę. Świecę Wam tutaj sobą. O, tutaj jest naklejka. Zaraz idę patrzeć do makaronu. Okidoki, mam nadzieję, że się fajnie złoży. Co prawda tam to składała Oliwia. No ale co, damy radę chyba, nie? Dobra. Wciągam te wszystkie części, patrzę, czy coś tu nie uderzę. Okej, okay. Nic tu więcej nie ma. Więc tak wygląda ten mebelek. Kosztował mnie 25 funtów, a to małe tutaj, to takie, co ja mam tu przy łóżku, to kosztuje 15. Dlatego to jest naprawdę, uwierzcie mi, bardzo, bardzo fajna opcja na mebel, po prostu. Dobra, czekajcie, bo oczywiście nie jestem skupiona. Ja chyba najpierw po prostu skupię się na zrobieniu tego, a po prostu później Wam, jak złożę, to Wam to pokażę. No i muszę Wam powiedzieć, że prawie już dochodzę do końca. Zaraz Wam wszystko pokażę. Teraz rozkładamy te pojemniczki, wsadzamy usztywnienie i wkładam
na mój mebelek, który właśnie już złożyłam. No nie wiem, zajęło mi to, słuchajcie, żeby Was nie skłamać, z pójściem zamieszania makaronu, z pójściem, żeby zamieszać makaron, zajęło mi to łącznie chyba z 4 minuty, może mnie nie było. Okej, okay. Bardzo proste, banalnie proste jest złożenie tego mebla, także byleby tylko ta jego jakość taka nie była jak to składanie, słuchajcie, czyli że takie proste, to żeby się nie wydawało, że to będzie taki badziew, ale mam nadzieję, że mi posłuży. No i już Wam pokazuję. Ready, ready, steady, go. Instrukcja obsługi. Można zastopować, prosta jak budowa sypa. Bierę mój mebelek. Nie chcę za górę, bo to prawda górę przyczepiałam, ale już Wam pokażę. Już Wam pokażę gotowy pod ścianą mebel. Uwaga. O, tak to wygląda. Naprawdę uwierzcie mi, że dodaje uroku. Jeszcze nie wiem, czy postawię to w kąt. A może jeszcze jedno obok, po prostu takie samo i miałabym, jeżeli byłoby to na tą samą, słuchajcie, szerokość, to miałabym takie dwa. Idealne tutaj dwa mi chyba weszły. Zresztą łóżko zawsze mogę posunąć tam. Możliwe, że jeszcze jeden zakupię i będę miała naprawdę prawie jak komodę, bo naprawdę uwierzcie mi, że w to zmieszczę wszystkie moje kosmetyki. Z łóżkiem wygląda to tak. Jestem koło łóżka, tak. Jeszcze zastanowię się, gdzie będzie lampka, ale prawdopodobnie tu, bo chyba tutaj mam kontakt, tam chyba właśnie nie ma kontaktu, jeśli nie mylę, tam jest tylko jakaś antena. No, więc tak by to wyglądało, natomiast ten mebelek wygląda następująco. O! I uwierzcie mi, że naprawdę wygląda to bardzo fajnie, można usiąść, można wsadzić tam bieliznę całą, moja wejdzie cała. Także ja Wam serdecznie polecam naprawdę te mebelki z Homebergeisa. Homebergeis, 25 poundów. Super, naprawdę sprawa. Także to. No i co? No i za chwilę jeszcze rozłożę to na buty i ustawię i też Wam pokażę. I lecę mieszać makaron.